Zosia i Basia. A to są Słowotoki i Słowotok. I dzisiaj na tapet bierzemy najnowszą książkę Katarzyny Grocholi, Zjadacz Czerni 8. To jest ten moment na intro? To jest moment na intro. Intro. Zanim zaczniemy mówić, słowotokować, to chciałybyśmy serdecznie podziękować za to, co się zadziało przez ostatnie 2 tygodnie, bo pojawiło się na naszym kanale mnóstwo nowych subskrypcji, mnóstwo nowych osób i wow, jakby w pewnym momencie wiemy, że no w tym momencie chyba kiedy nagrywamy jest was 170. Ciekawe jak będzie w momencie, w którym film zostanie opublikowany, bo nakrywamy trochę do przodu. Dlatego też dopiero teraz dziękujemy, ale wiemy, że jesteście i to jest cudownie. I dziękujemy wam za wszystkie komentarze, za wszystkie polubienia. Tak, za to, że nas odkrywacie. No i nie tylko dziękujemy nowym osobom, dziękujemy też tym, którzy są z nami od początku. Bo to jest niesamowite. Ja się dziwię, że... kieszonka na was. Ja się dziwię, że my jesteśmy z nami od początku, a co dopiero ludzie. Tak czy siak, jeszcze raz wielkie dzięki za to, że jesteście. A teraz już przechodzimy do książki, którą Zjadacza. Mamy wyjątkowo w jednym egzemplarzu. Tak, tak. Zjadacz Czerni 8, czyli nasze pierwsze właściwie spotkanie z Katarzyną Grocholą. Nie. Nie? Ja byłam fanką, mając lat 13. Okej. Okay. Ja myślałam, że dla mnie jest ono pierwsze. To jest moja pierwsza książka tej autorki, która jest uznawana, jak tutaj samo jest opisane, za jedną z najbardziej znanych polskich autorek, jedną z najbardziej poczytnych. Jakie masz jeszcze doświadczenia z Katarzyną Grocholą? No to ja czytałam, ja wam pokażę, a nie mówiłam. Były filmy, więc na pewno może kojarzycie. No i Kryształowego Anioła, który był... Nie zrobił na mnie wrażenia, gdy miałam lat 13, ale gdy przypomniałam sobie o nim, robiąc research, to uświadomiłam sobie, jaka świetna to była książka, ona była bardzo radiowa. Super. To no tam będziemy cię mieć taką dwustronne spostrzeżenia, bo dla mnie, ja jestem świeżynką, jeżeli chodzi o twórczość Katarzyny Grocholi, a Basia ma już swoje doświadczenia. Tak, ale to było 11 lat temu. Tak czy siak, ugruntowało cię to, powstało. No i teraz jest ten miły moment, w którym opowiadam mniej więcej o fabule tej książki i powiem tak. To jest powieść. Co mogę wam o niej powiedzieć, żeby za dużo nie zdradzić? Ogólnie zastanawiałyśmy się nad samą formułą tej książki, bo teoretycznie jest to powieść, jest ona podzielona na rozdziały, ale każdy z nich czyta się trochę jako oddzielne, krótkie, bądź trochę dłuższe opowiadanie. Myślałyśmy trochę, ja bardziej myślałam o powieści szkatułkowej, bo to wszystko nam się składa w taką wspólną historię, te wątki z tych poszczególnych opowieści nam się w pewnym momencie łączą, ale nie ma takiego jednego wspólnego wątku. To nie są listy do M ani Love Actually, żeby wszyscy się potem spotkali na koniec. Tylko one jakoś tak wzajemnie się przenikają i płyną, ale nie mamy jakiegoś jednego wątku, który ciągnąłby je wszystkie do przodu. I właśnie przez to mamy bardzo dużo różnych postaci, bardzo dużo różnych osób, o których wiemy czasem mniej, czasem więcej. Ludzi, którzy są zatopieni tak naprawdę w swoim codziennym życiu. Niektórzy bardziej w teraźniejszości, inni bardziej w przeszłości. I co jest ciekawe, przez to, że właśnie te ich opowieści, te historie z ich życia codziennego tak się dopełniają, to można by nawet zmienić tę kolejność kolejnych rozdziałów ułożoną przez autorkę i te opowieści nadal by ze sobą grały. Nadal mielibyśmy to poczucie pełności. I tak. Chyba tyle mogę powiedzieć, bo jakby... To ja dodałabym tylko, że wszyscy bohaterowie tych opowiadań w jakiś sposób są ze sobą połączeni. Tak. I tworzy nam się tutaj od razu taka mapa powiązań. Tak, taka mozaika. I na początku one są mniej zrozumiałe, a im dalej w las, tym więcej rozumiemy. I dlatego to, o czym już rozmawiałyśmy, dla mnie zdecydowanie ciekawsza była druga część tej powieści. Jakby o wiele bardziej mnie wciągała, dlatego że miałam już coraz więcej tych powiązań i całą radość taką czytelniczą od strony dostrzegania warsztatu autorki sprawiało mi łączenie tych wątków, łączenie tych rzeczy. Bardzo chętnie w ogóle przeczytałam tę książkę jeszcze raz, bo w pewnym momencie się cofnęłam i zauważyłam jakiś element, który kompletnie uszedł mojej uwadze, dlatego że wtedy nie widziałam jeszcze tych połączeń. Także wow, jakby pod względem konstrukcji jestem pod ogromnym wrażeniem tej książki. Ja też. I to by było raz. Nie ma następnego. Nie, mogę dalej kreować, jeżeli mam na to. Możesz dalej perorować.
A jeszcze pod względem właśnie tej dynamiki tej książki, ona jest napisana bardzo w bardzo ciekawy sposób. Nie pod względem nawet językowym, bo ten język jest dosyć taki wartki, płynny, dynamiczny. Dosyć prosty, ale właśnie przez to, że autorka skupia się jednak przede wszystkim na dialogach i na tym, że czasem można mieć wrażenie, że to jak obserwujemy bohaterów w ich życiu, w takich scenach z ich życia poszczególnych, czasem takich bardziej prozaicznych, czasem wręcz przełomowych dla ich rodziny, dla ich bliskich, dla nich samych, to często to są takie podsłuchane rozmowy, że albo mam wrażenie, że operujemy takim strumieniem świadomości, ale pod względem myśli bohatera, który stara sobie coś przeprocesować, że tak to nazwę, ułożyć sobie w głowę pewne sprawy, pewne problemy, pewne wydarzenia i przy okazji no, coś robi w swoim codziennym życiu, albo w drugą stronę bardzo często pojawiają się rozmowy telefoniczne, które my, jako czytelnicy, znamy tylko od jednej strony. Jakbyśmy realnie byli w pokoju i po prostu podsłuchiwali bohatera, nie słyszymy tych odpowiedzi, które on słyszy. Także czujemy się elementem tej sceny, którą prezentuje nam autorka. Ja w ogóle bym postawiła takie pytanie, bo zarysowałyśmy Wam tak oględnie tę fabułę, o czym jest ta książka na poziomie emocjonalnym. Bo nad tym się długo zastanawiałam, bo ona mówi o takich... Przepraszam. Nie wiesz, gdzie idę? Nie, wiem, gdzie idę. Aha. Idę po prostu... On tutaj na tej... Tutaj jest napisane, że to jest o miłości i ja to kupiłam. Tak, tylko ja zastanawiałam się nad tym, że no to nie jest taka... Bo miłość to jest tak ogólnie powiedziane. Ta książka jest, wydaje mi się, że przede wszystkim o relacjach międzyludzkich. O tym, że właśnie w jaki sposób, jak wyglądają różne wymiary tej miłości. Od miłości, o której myślimy w formie romantycznej, po miłość rodzinną, po miłość po prostu do bliźniego. I że to jest ten element, bo jak mówimy o miłości, to mnie się od razu kojarzą ochy, achy, amory, że to będzie taka, że pojawi się jakiś romans, przynajmniej tak mi się to kojarzy w momencie, w którym ktoś mi reklamuje miłość na okładce. A tutaj musisz mamy... Musisz się otworzyć. Tak, muszę się otworzyć, ta książka otwiera zdecydowanie. Tutaj mamy całą gamę emocji, ale punktem wyjścia są relacje międzyludzkie i to, jak ludzie tak naprawdę próbują się ze sobą porozumieć. Tutaj zamienny jest ten pierwszy rozdział w tym ułożeniu chronologicznym, wątek pewnej pary, który potem wraca na sam koniec i mam wrażenie, że to, co dzieje się pomiędzy w tym wątku, mamy małżeństwo, w którym pojawiają się jakieś problemy, też na poziomie komunikacji, to w pewien sposób wszystko, co dzieje się po drodze między tym pierwszym rozdziałem, a momentem, kiedy oni wracają, ich nitka fabularna wraca, to pokazuje jakiś sposób, w jaki oni przetwarzają te emocje, w jaki sposób dochodzą do tego, że jednak powinni się ze sobą komunikować i jak mają wypracować te wzorce komunikacyjne, mimo tego, że nie obserwujemy ich losów, tylko losy innych ludzi. Czyli jednak powieść szkatułkowa, delikatnie, jako trochę tak. Nadrzędny wątek, ten pierwszy. Tak, bo kilka osób nam wraca, część nie wraca. Nie wiem, to jest strasznie, strasznie ciekawa jest ta struktura. Wszyscy bohaterowie mają jakieś swoje zakończenie i w pewnym momencie docieramy do końca ich historii, którą przedstawiła nam autorka i nie ma niedopowiedzianych wątków. Wszystko się zazębia. Trochę tak, tylko że no nie mamy takiego jednego wielkiego finału, tylko część tych opowieści będzie się kończyć już, nie wiem, w jednej trzeciej tej książki. Część w takim końcu, gdzieś w połowie. Te postacie nam znikają i wracają i stąd jest to moje wrażenie, że gdyby nawet ten wątek, o którym przed chwilą powiedziałam, taki, który teoretycznie otwiera i trochę zamyka tę książkę, jakby je zamienić miejscami, nadal by działało. Nadal by to działało, nadal ta historia byłaby pełna, tylko po prostu poznawalibyśmy ją od drugiej strony i jakby ja nigdy nie spotkałam się z żadną książką, w której taki zabieg działałby tak dobrze. Tutaj wszystko ma sens, jedna rzecz wynika z drugiej i to jest po prostu super. Więc jeśli łakniecie nawet nie samej historii, chociaż tutaj też jakby ta historia jest bardzo no, piękna, to jest literatura piękna. Ona jest bardzo charakterystyczna przez właśnie ten strumień świadomości, swoją strukturę oparcie na dialogach, ale jeśli łakniecie takiej niesamowitej historii, w której wszystko składa się jak takie puzzle, to to będzie idealna książka. Kaperki. No. Ta książka stoi też na emocjonalności. Ciężko mi się jest odnieść teraz, gdy rozmawiamy o aspektach technicznych, bo ja ją po prostu czułam. I to nie jest książka, którą możemy rozłożyć na kawałki i przeanalizować, czy dobrze została zachowana epoka,
czy język się zgadza i tłumaczenie, czy to wszystko ma jakiś sens, jeszcze, że to napisała polska osoba. Ponieważ tę książkę się po prostu czuje, bo ona nie jest tematycznie jakoś wzniosła. Ona opowiada po prostu o ludziach i o ich codziennym życiu. I my po prostu przez te codzienne życie się przemykamy i patrzymy na nie w zupełnie inny sposób. Mm. Wchodzimy tam, gdzie po prostu normalnie byśmy nie wchodzili. Ja miałam taki wachlarz w sobie emocjonalny, czytając to. Dotykałam uczuć, dotykałam emocji, których dawno nie czułam, albo po prostu których nigdy nie czułam. I dla mnie to była taka po prostu podróż emocjonalna, która mnie wyciszyła, która mnie złamała. I wydaje mi się, że to jest sens tej książki. A wiesz, że ja tutaj mam mieć inne zdanie? Kompletnie. Okay. Znaczy, bo ja nie powiem, ja czułam tę książkę, ale czułam tylko jej końcówkę. Myślę, że ostatnie 20%. Dla mnie to był bardziej majstersztyk właśnie techniczny. Ja nie wiem, czy to jest rzecz tego, że ja nie umiem się za dobrze zaangażować w tego rodzaju opowieści. One mnie... Tutaj mamy bardzo dużo tych jednak rozmów i przemyśleń o emocjach. Mhm. Mnie się wydaje, że ja jednak odczuwam jako czytelnik emocje bardziej w działaniu i w akcji. Kiedy to jest takie bardziej, może nie zmetaforyzowane, ale bardziej ja się domyślam tego, co się dzieje tam za kulisami emocjonalnymi. Więc ja o wiele bardziej byłam zaangażowana w ten aspekt techniczny, właśnie w te nitki fabularne, kiedy coś mi się nie zgadzało, a jest tam taki chyba drugi albo trzeci rozdział, który jest taki, że musisz do niego wracać, to on mnie najbardziej męczył, ponieważ miałam wrażenie, że tam co się dzieje, jakby... Kto jest kim? Gdzie jesteśmy? Jest, no właśnie, jakby muszę mieć jakiś punkt odniesienia. I nie byłam w stanie, i nawet żałowałam, bo czytałam i najbardziej się męczyłam, bo miałam taki największy przestój, dlatego, że nie byłam się w stanie tak dobrze emocjonalnie zaangażować. Bo gdybym płynęła z bohaterami i czuła to, co oni, i wczuwała się to wszystko, to myślę, że miałabym takie poczucie właśnie takiego spełnienia i nie przeszkadzałoby mi to od strony technicznej, bo jakby fabularnie już miałam takie, tam fabuła, emocje, siła i tak dalej. To o czym ty mówiłaś, więc to też jest ciekawe. Tylko się też bierze wniosek, że to jest książka dla każdego. W sumie tak. Że każdy weźmie z niej to, co dla niego najważniejsze. Może nie do końca dla początkującego albo bardzo młodego czytelnika, bo myślę, że zdecydowanie więcej będziemy w stanie czerpać zarówno od tej strony czysto emocjonalnej, takiej życiowej, jak i od strony technicznej, będąc już bardziej dojrzałym czytelnikiem, tak, czy po prostu osobą. Ale z drugiej strony ja też jak czytałam książki pani Grocholi mając lat 12, też nie potrafiłam, nie rozumiałam tego drugiego dna i tak mech, ale teraz czuję, jak one do mnie wracają, więc znowu, warto próbować, mimo znowu, wszystko. To jest preferencyjna sprawa. No. Ja myślę w drugą stronę, że gdybym ja, będąc młodszą, powiedzmy o 10 lat, nie zainteresowała mnie ta książka, znudziłoby mi się to na poziomie właśnie tego odczuwania emocjonalnego. Więc myślę, że to jest rzecz po prostu takiej literackiej wrażliwości. Czy przemawiają do nas książki, które są silnie nacechowane emocjonalnie i właśnie ciągną nas tymi emocjami, czy nie? Bo może się okazać, że jeżeli tak jak ja nie będziecie bardziej zafascynowani na początku narracją i sposobem prowadzenia tej fabuły i będą was nudzić, chociaż no nie wiem do końca, jak ta książka może nudzić, ale jeśli na przykład nie wciągną was po prostu aspekty emocjonalne, przeżycia bohaterów, w ogóle ich portrety psychologiczne, no to możecie po prostu się zderzyć ze ścianą w pewnym momencie, bo no tutaj nie będziecie mieć rwącej, akcyjnej fabuły, tak? To jest taka właśnie, to co powiedziałaś, taka wyciszająca książka i na pewno książka, po której czuję się przepaść, bo mimo tego, że ja tutaj wychodzę na bezemocjonalny kamień, który nie czuję, to mimo wszystko, ponieważ ja już byłam tak mocno zaangażowana na koniec tej historii, to czułam taką pustkę, kiedy ją odłożyłam. Poczułam ten ból egzystencjalny. Ja też. Skończyłam ją w ogóle w nocy, jak każdą moją książkę, bo ja nie śpię w nocy i nie wiedziałam, co z tobą zrobić. Nie mogłam do ciebie napisać, bo ani ty jeszcze nie skończyłaś, ani ty nie spałaś. Znaczy, spałabym. Co? Nie, właśnie pogubiłam się w tym zdaniu. Nie mogłaś do mnie napisać, bo ja jeszcze nie skończyłam tej książki, a poza tym spałam w momencie, kiedy ty ją skończyłaś. Zosia zawsze śpi, gdy ja kończę książki i muszę je omówić. Bo ludzie śpią czasem o 3:00 i 4:00 nad ranem. To się zdarza. Nie. Nie wiem, czy wam też się zdarza, ale mnie się czasem zdarza. Jeżeli zdarza wam się spać o 3:00, to napiszcie. Jestem ciekawa, komu się zdarza.
Więc tak, czułam przepaść i jednocześnie czułam się syta. Mhm. To prawda. Jakby taka pełna satysfakcja książkowa. Co prawda, ja tam mam parę wątków, które... Ja sobie chciałam zapytać, czy ta książka ma jakieś wady w takim razie. Nie wiem, czy to jest... To nie albo jest... coś, co przeszkadzało ci prywatnie. Kilku wątków mi zabrakło ich zakończenia. Jakby przez to, że czasem takie bardzo drugo- bądź trzecioplanowe postaci, które nawet miały po jednym zdaniu, dostały swój koniec, a inne nie, ale to już jest taka bardzo personalna sprawa, że akurat mnie zainteresowało, co może ta druga, trzecioplanowa postać, jaką rolę ona tutaj gra poza tym. I jakby, no wiadomo, że nie możemy oddać teraz historii i dać każdemu opowiadania, ta książka nie miałaby końca, bo ciągle by nam się pokazywali, no, pojawiali nowi bohaterowie w toku kolejnych fabuł, ale tego mi brakowało. Czasem myślałam, że jakaś osoba to jest właśnie ta osoba opisywana, bo autorka często na przykład w danym rozdziale nie posługuje się imieniem dla jednego bohatera i potem dopiero... Tak w połowie, gdzieś pod koniec daje taki wskazówkę, kim jest ta osoba w tej mapie. I potem jeśli ona się pojawia pod jakimś imieniem, to nie jest to powiedziane, że to ona jest tą osobą, o której wcześniej czytaliśmy, tylko musimy z kontekstu po prostu to wywnioskować. Więc tego mi trochę brakowało, ale nie wiem, jakby ja nie widzę tutaj żadnych luk. Ta książka jest świetnie skonstruowana. Zastanawiałyśmy się nad tytułem. Czekałam, aż do tego dojdziesz. Jakby aż rzucę jej taki oceniający wzrok. Zjadaczu Czerni 8. Jakby ten tytuł, kiedy bierzecie tę książkę, tak jak my, wydaje się dziwny, ciekawy. To jest jakaś maszyna Dundersztyca, ale nie, bo nie ma Inatora. No właśnie, nie ma Inatora. I tak się zastanawialiśmy na początku, czy to jest 8 czy 8. No i to wychodzi w toku fabuły. I to jest jedyny zgrzyt, który tak jak rozmawialiśmy, byliśmy takie... Jakby nie wiem, skąd się wziął ten pomysł, bo on jakby jest rozwiązany fabularnie. I jakby, ma sens, bo jedna rzecz wynika z drugiego, ale nie rozumiem sensu. Nie rozumiem. Jakby nie wychodzi on dla mnie naturalnie. Nie rozumiem w ogóle tej metafory, która się tam pojawia. A nie, ja rozumiem. Znaczy, ale ona jest taka... W sensie, nie przypisałabym ją całej książce. Mhm. To była metafora do konkretnej jednej sytuacji. To prawda, chociaż jeśli by tutaj, bo tu jest... w tym kontekście religijnym tej książki, bo tutaj też są poruszane tematy związane z miłością, ale też pod względem wiary, pod względem takiej trochę boskości w naszym codziennym życiu. Słucham? Przepraszam. Hej! Halo! Co się dzieje? Tak dzisiaj tutaj jest ten wymiar religijny także poruszany, wymiar wiary w książce i Może chcę im powiedzieć, że nie mam racji. Masz rację, ale z drugiej strony ta książka też nie stoi tak na tym. Nie, to nie jest. Ona jest tak... Ale zastanawia mnie po prostu, czy tam nawet gdzie nie pojawia się ten wymiar religijny, to czy właśnie on nie gra gdzieś tam w tle i jakby też nie wiąże tego wszystkiego i właśnie stąd się bierze tytuł. Pewnie bardzo Wam się podoba, że rozmawiam o tym tytule, wy nie znacie kontekstu. Ale tak się, jeżeli czytaliście tę książkę i macie swoje jakieś teorie na ten tytuł, ja mam takie podejrzenie, że może, ale oczywiście to jest tylko podejrzenie, w życiu autorki ona właśnie miała do czynienia z podobną metaforą i pomyślała, że wplecie ją w tę powieść, ponieważ pomysł jej się podobał. Może na przykład to był przyczynek do tego, żeby to wszystko powstało, ale mam wrażenie, że sama ta scena w fabule, w której to się pojawia, ja miałam takie... Dlaczego? Dlaczego tak jest? No podobne. W ogóle sobie zerknę, czy... Nie ma tutaj żadnych podziękowań, ani takiej końcowej i od pewnego czasu bardzo lubię czytać takie rzeczy i lubię się z nich czegoś dowiadywać. Brakuje mi tutaj jakiegoś... Kontekstu takiego dodatkowego? I kontekstu do tytułu, ale też takiego osobistego podejścia autorki do książki, bo rozumiem, że jednak jest najpewniej dumna z tej książki, kto by nie był wydając książkę, ale brakuje mi nawet w tych podziękowaniach takiej, że ja wiem, że ona tam była i przeżywała to razem ze mną. No, to tylko moja osobista preferencja. No tak, to jest zawsze taki moment, w którym już właśnie się wchodzi w te podziękowania i kiedy próbuje się zgłębić też świat autora, ale tutaj wydaje mi się, że ta książka jednak mówi sama przez siebie. Jakby autorka stworzyła tych bohaterów, stworzyła łączące ich relacje i ja ją...
może nie bezpośrednio przez konstrukcję tej książki, że jednak obserwujemy też dialogi, ten taki narrator zewnętrzny, on się nam prawie w ogóle nie ujawnia, ale ja czuję po prostu rękę autorki nad tym wszystkim, taką właśnie od strony konstrukcyjnej, opiekującą się, więc kurczę, ciekawe, no. Ten nasz Zjadacz Czerni 8, nadal dziwnie się czuję, kiedy mówię ten tytuł, bo jakby on jest tak dla mnie oderwany metaforycznie od całej metafory tej książki, tego co się dzieje. On wydaje mi się taki bardzo surowy, a ta książka taka bardzo taka płynąca emocjonalnie, nie? A ciepła. Ciekawe. Ciekawe, może no to też ma być element kontrastu, a może to jest po prostu znowu nasza jakaś taka wewnętrzna preferencja, żebyśmy się trochę zderzyły z tym tytułem, a ktoś inny będzie miał podejście do tego, że tak, to jest właśnie to. Ja jeszcze myślałam o tym tytule w kontekście tego, czy patrząc na to, czy ta książka nie jest w pewien sposób tym Zjadaczem Czerni 8. Właśnie w kontekście tego, że to w jaki sposób ona ma oddziaływać na czytelnika i co ma z nim robić i właśnie pozostawiać to światło, to spełnienie, że ma zjeść w tobie te czerni. To jest piękne, ale czemu tam jest 8? No bo to ma być nie model, nie? Jakby. Co? Pozostałe nie działały. Prototypy się nie sprawdziły. Myślałam, że się odniesiesz do tej metafory, aha, gdzie ta 8 jest tam wyjaśniona. A nie, prostu, no tutaj nie chciałam. A tutaj z maszyną. Nie. Ale podoba mi się twoja interpretacja. Że ta książka jest właśnie takim urządzeniem. Tak. No więc może w ten sposób, jeżeli potrzebujecie w swoim życiu czegoś, co właśnie na jakiś czas, choćby na jeden wieczór, bądź na parę dni zje tę czerń, która czasem się czai w waszym sercu, w waszej duszy, to książka Katarzyny Grocholi spełnia tę funkcję doskonale. Jakby jeśli to jest 8 wersja, to działa. Nie wiem, jak działają pozostałe, ale 8 na pewno spełnia te wymagania. Tak? Tak, zgadzam się. I z drugiej strony, jak mówiłaś, że chciałabyś przeczytać jeszcze raz, to ja mam wrażenie, że u mnie już to nie działało. Tak? No to jest no, ciekawe. Już. I to też zużyłam jakby tę bateryjkę, prawda? Kurczę. Ale wydaje mi się, że to może być znowu ten element naszego odczytywania tej książki, że u ciebie jest ten element emocjonalny, więc ty zamykasz trochę ten rozdział taki metaforyczny, a ja jestem bardzo zainteresowana tą częścią techniczną, więc chętnie bym ją przeczytała jeszcze raz, żeby zobaczyć, jak ona działa od innej strony. Jakby jeśli to jest forma tego urządzenia, dalej posługując się tą metaforą, to jakby zmienić trochę kabelków i trochę, czy ona nadal nie grało. Wcisnę ten guzik. O, dokładnie. To jest jakby, to jest metafora czerwonego guzika. Słuchajcie, już kończąc, no jak widzicie z tej recenzji, my ogromnie polecamy wam tę książkę. Warto po nią sięgnąć. Wydaje mi się, że mnie ona ogromnie zachęciła do twórczości Katarzyny Grocholi. Więc jeżeli macie jakieś książki do polecenia i autorstwa, poza tymi, o których wspominała Basia, to bardzo chętnie się dowiem, ponieważ myślę, że chciałabym poszerzać swoją znajomość z tą autorką, pogłębiać. No ja też pozycjami. Wróciłabym do kryształowego anioła, zobaczyłabym, czy nadal odbieram go w ten sposób, czy może teraz, nie dość, że jako dorosła osoba, to jeszcze jako osoba z... po studiach dziennikarskich, chciałam powiedzieć z doświadczeniem radiowym, ale nie. Doświadczeniem życiowym. Doświadczeniem. Czy inaczej ją odbieram w ten sposób? Pamiętam, że ona też była bardzo delikatna w sobie. Nie wiem, te książki są takie bardzo kruche. Masz wrażenie, że każdy nieostrożny ruch albo coś, ona się rozpadnie w twoich dłoniach. Coś jest takiego. No to jest właśnie ulotnego w tej książce, a jednocześnie bardzo miękkiego. Wydaje mi się, że to jest takie ultimate wyrażenie tego, że to jest literatura piękna. Mhm. Taka po prostu ale w sobie. Ona jest piękna przez język. Mhm. Ja ją odbieram zupełnie inaczej niż książki piękne językowo. Mhm. Właśnie nie przez język, ale przez swoją treść. Okej. Okay. Ja się zgadzam. Jakbyś pewnie się zgadzał, chociaż tutaj bym powiedziała, że dla mnie ona pod względem może nie językowym, bo tak jak mówiłyśmy, ten język jest dosyć taki prosty, potoczny, jest taki właśnie myślowy, strumieniowy, to konstrukcyjnie. Ale i tak jest na wysokim poziomie. No, więc każdemu. Jakby to jest ostatnie. To jest powieść i każdemu. To są moje dwa komentarze. Na czerni. Na czerni. Na wszystkie troski. I w sumie też na wszystkie radości trochę. Książka do wszystkiego. I tym bardziej pozytywnym lub negatywnym akcentem będziemy kończyć nasz dzisiejszy słowotok. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, co czytamy,
obecnie, w przyszłości, w przeszłości, to koniecznie zajrzyjcie na nasze Goodreadsy. Tam możecie na bieżąco obserwować nasze czytelnicze i książkowe zmagania. Zapraszamy Was także do naszego Instagrama, na którym częściej bądź rzadziej dzieją się różne fajne rzeczy. Zwykle rzadziej, ale staramy się, żeby było częściej, także tam też koniecznie nas odwiedźcie. Jeżeli czytaliście tę książkę, to tak już wspominałyśmy. Dajcie nam znać, co o niej myślicie. No i co? No i do następnego. Trzymajcie się. Pa!